Witam, jesteśmy na Geosferze, na rajdzie Nordic Walking, na drugim międzypokoleniowym rajdzie Nordic Walking, Geosfera Jaworzno. Jesteśmy przed startem, ludzie się zaczynają zbierać, powiadać swoje numerki startowe, tutaj w tym oto miejscu powiadamy numerki i zapisujemy się tak samo w tym miejscu. Tutaj możemy zobaczyć, gdzie będzie wydawany posiłek i na razie są owoce dawane i banany, tam napoje, herbaty, kawa, herbata,
Tutaj na tej tablicy możemy zobaczyć swój numer startowy. Tę listę oraz mapkę z trasą. Tutaj pokażę mapkę z trasą, gdzie mój paluch. Moi drodzy, jest mapka z trasą. Rozgrzewki, jak mówiłem, no, na początek startujemy z... Za 5 minut będziemy się rozgrzewać, tu mamy... dystansie, a na krótszym dystansie 3-4 minuty. A, nie, uwaga, uwaga, myślę, że za niedługo będzie rozstrzygnięcie konkursu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kto wygra nagrodę po wymyśleniu hasła, to już zaraz dowiemy. A, ja też wiem. Właśnie zatem rozpoczynamy rozgrzewkę. Ludzie się już zebrała. Ja się też już szykuję. Regionalnego Rajdu Nord Booking. Ja nazywam się Kula Jączyk i na co dzień pracuję z grupą Nord Walker z Jaworzno. Zapraszamy na nasze treningi. No i co, życzę Państwu dzisiaj przyjemnej trasy. Ja z tego miejsca poprowadzę rozgrzewkę, także zachęcam do tego. Nagrywamy. Dołączyć. Jesteście tutaj? Jesteście na pewno w geosferze? Tak. No to świetnie. Kijek, dłoń i ćwiczymy. Tam jest pani, która będzie prowadzić. Wybieramy, idziemy tam. Thank you.
I teraz ruszamy na start na trasę 9-kilometrową. Kasa małą reklamę. Witam serdecznie widzów kanału MCHTV2. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na postawienie mi małej, średniej lub dużej kawy oraz zestawu kawy. Jak to zrobić? W opisie tego filmu. Chciałbym Was również zaprosić na subskrybowanie tego kanału, jak i pozostawienie lajka do góry i komentarza pod tym filmem. Zapraszam Was również do nowej serii, jaką chcę stworzyć, w której będę otwierał paczki od moich widzów. Jak przesłać mi paczkę? Jest opis pod tym filmem. Paczki proszę wysyłać na adres skrytki InPost i na numer telefonu, jaki jest podany w opisie. Jak będę miał paczki, z chęcią od Was te paczki otworzę i zrobimy wspólnego unboxinga paczek. Więc zapraszam serdecznie do przesyłania paczuszek. A teraz zapraszam na ciąg dalszy filmu. Jeszcze raz mi organizator serdecznie chciałem Was powitać, życzyć udanego spaceru. Czekamy tutaj na Was wszystkich. I potem na sobie dalsze rzeczy przyszłości. Mam taką prośbę, żeby korzystać na trasie z napoju wody mineralnej i po przybyciu na metę także pobrać sobie wodę mineralną. Oprócz medalu jest tutaj woda mineralna. Zachęcam do dzieci. Drugi regionalny międzynarodowy rajd Nordic Walking, druga edycja pod nową nazwą, 12 ogólnie, organizatorzy Miejskie Centrum Turystyczne w Lewokrzy, Urząd Miasta Jaworzna, Spina, Komisja Przewodnicząca, Pana Polskiego Obywatele. Witam serdecznie jeszcze raz i myślę, że możemy tradycyjnie odliczyć i wystartować. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trasa ruszyła grupa na ten sam. No i ruszyliśmy na trasę 9-kilometrową z geosfery. Geosferę. Trasa idzie na razie po dziurawej betonowej pasce. Nie mamy tam na razie złego czasu. Przed nami kilka usuwaca, za nami cała plejada ludzi. Będziemy celować w czas godzina 20, ale czuję, że zajdziemy gdzieś powyżej godziny 20. Będę nagrywał, jak będzie coś fajnego do pokazania, to będę pokazywał. No, a teraz idziemy do przodu. Takie już mamy miejscówkę na trasie. Będę się starał nagrywać, ale jednocześnie muszę używać kików, a jednocześnie
trzymać kamerę w ręce na gimbalu. Więc nie będzie to takie proste, ale już se na starcie. To poza startem ustawiłem już kije w czasie marszu. Co nie widzieliście, bo nie nagrywałem, albo nie mam już czasu, ale już do swojej długości zastosowałem kija. Chociaż jednym się odpycham, drugi mam rozłożony, ale jeszcze mam w nim gimbala. I przepraszam, że tak jeszcze będzie się słychać pewnie nocem, ale niestety mam jakąś alergię, że auta sami cieknie z nosa. A tutaj nawet można biegać, jak widzicie. Ale wszyscy idziemy w miarę różnym tempem. Nie można przyspieszać. Też. Lecz czas zrobię. To na pewno będzie ponad godzina 20. Bo niestety wiem, że nie ujdę poniżej godziny 20. A teraz idziemy jeszcze w lesie. Jest w miarę chłodno już w cieniu. Ale robi się pierwszy dzień upałów tutaj w Polsce. Wczoraj jeszcze było zimno, a dzisiaj jest już cieplej. Teraz przed nami długa prosta, jak widać, head ludzi prosto idziemy przez las. Jeśli są jakieś wstrząsy lekkie, no to wybaczcie, ale kamera jest i tak na gimbalu. A cały czas muszę na ręką się odpychać. I teraz zobaczymy, co mamy z tyłu za sobą. Tak wygląda teraz to za nami. A tak przed nami. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. MCHTV2. Jeśli film się podoba, to zapraszam do zostawienia lajka, komentarza, jak najwięcej komentarzy. Chcę wreszcie, żeby na tych filmach ruszyły komentarze. Proszę komentować cokolwiek. Ja każdy komentarz przeczytam i na każdy odpowiem, skomentuję i polubię. Więc czekam na jakieś komentarze. A tutaj oglądacie, jak idziemy cały czas przez las. Ścieżką taką z płyt betonowych. I cały czas do przodu. Dopiero jesteśmy dochodzimy do pierwszego kilometra na trasie. Więc jeszcze przed nami 8 km marszu. Zaraz zobaczycie tablicę z pierwszym kilometrem. Za jakieś 50 metrów. Już widać białą tablicę. Dochodzimy do pierwszego kilometra. Jeszcze 8 km tylko marszu przed nami. I jest tablica z numerem 1 km. Właśnie pokonuje pierwsze 1000 metrów. Teraz przechodzimy koło pięknych koników. Czyli już Makarena. Jakaś impreza na Stalinie. I jednocześnie Nordic King Walking. I wracamy na trasę. A widzicie, cały czas stoję prawie w jednym miejscu pozycyjnym. Utrzymuję jedno tempo. Jesteśmy
gdzieś kilometr 300, bo niedawno mieliśmy Sawicę z jakimś 5 kilometrem, więc idziemy dalej, wchodzimy znowu do lasu za stadniną. Ale to teraz pokazuję wam, jak wygląda dalszy ciąg trasy. Przed nami prosto, ale będziemy skręcać teraz już w prawo zaraz. Tam ten będzie gościu na czerwono ubrany. Jest zakręt w prawo i pod górkę. I z tej strony tak samo obrócimy, jak już będziemy na samym końcu trasy. Zakręcamy. Tak, i teraz zakręt w prawo i kieruję się dalszy ciąg w stronę lasu. Piękną, malowiczną trasą. Tu widzimy piękny dom z pięknym ogrodem. Ładne drzewka. Roślinki przepiękne. I będziemy teraz powoli wchodzić do lasu.
Thank you.
I wręczenie medalu i butelki wody i dyplomu oczywiście. Gratuluję. Nie? Godzina 28. Godzina 28. Na początek, zanim przejdziemy o głos, poproszę pana Dariusza Starzyckiego, jak zawsze. Panie sekretarz, szanowni państwo, cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się tutaj w tak pięknych okolicznościach przyrody. Już 12 rajd w ogóle w Jaworznie, a chyba 10 w geosferze, 9 lub 10, w tym drugi raz pod hasłem międzypokoleniowego. Jak widać, faktycznie pierwsze rzędy to najmłodsze tutaj pokolenie. Widzimy, że praktycznie coraz więcej chętnych i naszych mieszkańców bierze udział w tego typu imprezach, nie tylko w tym rajdzie, ale też i w tych, które są organizowane w dzielnicach. Także to oczywiście bardzo cieszy, bo warto zrobić coś dla zdrowia. Nie ma nic prostszego jak Nordic Walking, który jest świetnym sportem, który nie angażuje ogromnych środków i każdy praktycznie może go uprawiać prawie wszędzie. Także cieszę się, że kolejny raz się tutaj spotykamy. Gratuluję i dziękuję organizatorom, że świetnie przygotowali trasę Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu. Po raz kolejny dzięki ich pracy możemy tutaj uczestniczyć. Wszystko jest pięknie zorganizowane. Również dyrekcja geosfery, która przygotowuje zawsze ten obiekt, żeby świetnie wyglądał. Zawsze idealnie tutaj wygląda. To jest jedno z piękniejszych miejsc w naszym mieście. Także, szanowni państwo, mam nadzieję, że kolejne rajdy przed nami, teraz jak zwykle losowanie nagród. Życzę wszystkim oczywiście szczęścia w losowaniu. No i zachęcam do tego, żeby jak najczęściej uprawiać Nordic Walking. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to już króciutko, chociaż nam to jest bardzo przyjemnie, bo tą bryzę czujemy. Ja z koleżanką zamykałam rajd, kolega jak zawsze na przodzie, ale chciałam powiedzieć, że na końcu rajdu również była wspaniała atmosfera. Przede wszystkim bardzo dziękujemy koleżankom, kolegom, którzy zabezpieczali nam trasę, umiejętnie nas kierowali, dopingowali. No i pewnie szybciutko już do miłego zobaczenia, a tymczasem pewnie czekają nagrody. Dziękuję serdecznie naszym gościom, a ja jeszcze dosłownie 20 sekund w tym miejscu, bo zapomniałem, chciałem podziękować serdecznie grupie Nordwalkers za obsługę biura zawodu, spisaliście się super. Także dziękuję Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki nim także ta impreza się odbywa, a na szybko organizatorami Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie i Urząd Miasta Jaworzna właśnie z Gminną Komisją na czele. Żeby nie przedłużać, wręczymy może od najmłodszych, bo wiem, że taka mała osóbka już by chciała iść do domu, bo najmłodszą osobą, która przejechała ten rajd cały, jest niejaka Maja Brodzik. Maja Brodzik! Zapraszamy z mamą. Maja całą trasę przejechała. Już jej się spać chce troszkę. Gratulacje. To jest nagroda dla najmłodszej zawodniczki, ale jeszcze mamy dla zawodnika. Jeśli jest z nami Nikodem Nowak, to jest najmłodszym zawodnikiem. Jest Nikodem? Gdzie jest?
No to zapraszamy z mamą Nikodema. Troszkę te nagrody będą chyba później dla was, myślę, że będą troszkę starsze dzieci, ale się przydadzą na pewno. I teraz mamy jeszcze tradycyjne dwie nagrody dla najbardziej doświadczonych uczestników rajdu. I prosimy tutaj z panią Marię Bartyzel. Pani Maria jest z nami? Była na liście na pewno. I do niej trafi nagroda. Wiem, że pani Maria na liście była na pewno. Jest? Jest, już widzę. I uwaga, uwaga, najstarszym uczestnikiem dzisiejszych zawodów, pojutrze, z tego co wiem, obchodzić będzie 93 lata, pan Mieczysław Bernacki. Zapraszam pana Mieczysława, przeszedł całą trasę, pan Mieczysław. Zapraszamy pana Mieczysława do nas, także pamiątkowa nagroda. Zapraszamy. I wielkie gratulacje i brawa. Dodam tylko, że także brawa dla pana Adama Bryczka, który także jak zawsze jest z nami dzisiaj. Ale pierwszy raz od wielu lat nie odbierze nagrody jako najstarszy. Dobra, moi drodzy, nagrody te takie indywidualne, można powiedzieć, przedzielone, dostane, natomiast mamy jeszcze nagrody dla uczestników, na podstawie numerów startowych będziemy je losować. Ja mam prośbę, Kuba, pomożesz nam? Pomoże tutaj Kuba w losowaniu. Nie patrz, uwaga, porządnie zamieszaj. Poczekaj. Na początek nagrody dwie główne, czyli te piękne rowery. Pierwszy rower, zobaczymy do kogo trafi. Ja mam prośbę, żeby krzyczeć jestem albo coś takiego. Przełóż Kuba, bo to jest ważna teraz sprawa. Ktoś, kto był zapisany dużo wcześniej, na początku samym. 119 numer startowy. 119, jest? Aha, ja zapomniałem, że przecież to jest konkurs, ja muszę zadać pytanie. To nie takie proste, zapraszam tu do mnie. Pytanie pierwsze jest bardzo trudne. Ale pani przeszła trasę, to na pewno na dłuższą czy na krótszą szła pani? Ale myślę, że będzie, poradzi sobie pani z tym pytaniem. Ile kilometrów wynosi około trasa dłuższa? 9. Brawo! A my lecimy dalej, drugi rower, uwaga! Czy będzie do góry, czy na dół, czy niższy, czy z dopisanych osób? Też może być osoby, które były dopisane, także mają szansę. Idziemy do góry. Uwaga, drugi rower. 185. Jest? Zapraszam. Pytanie rozbiły wam dzisiaj, ale najpierw pytanie. Zgodnie z regulaminem, o której na start wyrusza pierwsza grupa? 11. Brawo, 11, tak jest. Tak, teraz nie mniej słabe nagrody, bo hulajnogi porządne, dwie sztuki. Nie wiem, czy to nie jest osoba, która dopisała się w dniu rajdu. Być może tak jest. Po numerze poznaję. 359! 359, jest? Jest! Zapraszam tu do pytania, poradzi sobie na pewno. Będzie startowałeś. Ile tras było do wyboru? Dwie. Brawo! Pierwsza hulajnoga trafia tutaj w ręce naszego młodego uczestnika. A kto dostanie drugą, zaraz zobaczymy. Ta osoba na pewno była zapisana elektronicznie. 226. 226. O proszę, musimy jakieś podchwytliwe pytanie zabrać. Przez jakie dzielnice lub miejsca w Jaworznie prowadzi trasa nasza rajda, naszego rajdu? Wymienić chociaż jedną dzielnicę. Dobra, uznajemy dobrą. Pieczyska to tak daleko nie wychodzimy. Ale można jedną, także jest jedna.
Ależ te trudne pytania wymyśliłem. I uwaga! Teraz takie zestawy stołów turystycznych, bardzo przydatna rzecz, chociaż ciężka, nie wiem. W środku jest wszystko, oprócz stołów, krzesełka i tak dalej. 172! 172! Ale pan trafił na pytanie. Jak potocznie nazywa się miejsce, gdzie organizowane jest biuro zawodów i w ogóle dzisiejsze zawody? Geosfera! Brawo! Geosfera! Ależ to było znowu podchwytliwe pytanie. Aż się placi. Emocje tutaj sięgają zenitu. Ale stolik trafia tutaj pana, ale to jeszcze nie koniec stolików, bo mamy następne. Jak mówiłem, nagród jest 20, także... O, to teraz idziemy na dół, grubo. 83! 83! 83 po raz pierwszy. 83 po raz drugi. Jest ktoś? Jest pani, to proszę krzyczeć, dobra? Że jestem! O, brawo! A, i kolejne podchwytliwe pytanie. Która w tym roku odbywa się edycja naszego rajdu? Można powiedzieć nową edycję, albo na starą, tak samo. Rajd 12 edycja. Pięknie! Jedno i drugie pani jest tu przygotowana. Drugi pod nową nazwą, 12 ogólnie i ten stolik trafia. To pani, a my jeszcze jeden stolik mamy i zaraz go komuś wydamy. BC. Nazwisko będzie się zaczynać. 42! 42 numer startowy. 42 po raz pierwszy. Jest! Zapraszam do mnie. Będzie podchwytliwe teraz. Ile płaciła pani za udział w Radzie Nordic Walking? Zero, wielkie zero. Tak jest, udział w naszym Radzie jest bezpłatny oczywiście. I ostatni stolik trafił. Pani. Losujemy. A teraz trzy porządne plecaki. Świetne. Trofeczka jest na dole, żebym się nie pomylił. Numer startowy 9! 9! Dziewięć jest? A to pan! Proszę bardzo. I akurat trafił pan na pytanie, które można powiedzieć bezpośrednio pana dotyczy. Czy najstarsi zawodnicy są jakoś honorowani? Chyba. Pewnie, że tak, co jest pan tutaj żywym przykładem. Zapraszamy. I jeszcze nagroda dodatkowa. Szczęście się uśmiechnęło. I jeszcze dwa plecaczki. I jeszcze dwa plecaczki. To już jest na 100% osoba, która się dzisiaj dopisała. 391! 391! Jest! No to tutaj muszę jakieś bardzo trudne pytanie znaleźć. Pani Moniko, jakie są zalety, korzyści dla zdrowia podczas regularnego uprawiania Nordic Walking? Wymień jedną. Zrzucenie wagi. Można. Oczywiście to jest, także powiem brawo. Brawo, brawo, nagroda jak najbardziej zasłużona. Plecak turystyczny wydany, ale to nie koniec plecaku, bo jeszcze jest jeden. 211! 211! 211! Po raz pierwszy, a jest pan! Pan startował, to sobie poradzi. Nie wiem, zastanowimy się. Na pewno. Dał na mecze, to akurat takie pytanie mu przypadło w udziale. Jaką nagrodę zawsze otrzymuje po przybyciu na metę uczestnik rajdu? Możesz wymienić jedną. Medal! Może być woda mineralna, jak ktoś powie, ale medal jak najbardziej uznajemy. I moi drodzy uczestnicy, uczestniczki, przechodzimy do takich fajnych, nie wiem, to są lodówki chyba turystyczne, zamrażarki, czy jak to się tam nazywa. Trafi pierwsza do osoby z numerem 16. 16. 16. Zapraszamy panią. I także pytanie nietrudne. Ile wynosi około trasa krótsza naszego rajdu? 6. Brawo! Zapraszamy.
I drugą płodziarkę będziemy zaraz tutaj losować. Teraz z dołu. 117! 117! 117 jest! Zapraszamy. Pytanie też trudne. Czy w naszym rajdzie mogą startować osoby niepełnoletnie? Mogą? Mogą. Oczywiście, mogą. Na podstawie specjalnego oświadczenia przez opiekuna, rodzica wypełnianego albo przyniesionego. Można. Idziemy do góry. Jeszcze mamy jedną chodziarkę. 204! 204! 204 po raz pierwszy jest? Jest 204, ależ nam to dzisiaj sprawnie idzie. Zapraszam do mnie. Zapraszam do mnie. Ile wynosi limit czasowy dla uczestników? Proszę się zastanowić. Jest jak... Ile jest czasu, żeby przejść nasz rajd? Jest jakiś limit? Nie ma! Nie ma limitu, tak. Nie ma, my tutaj nie gonimy, nie pospieszamy, czekamy na wszystkich uczestników, aż każdy dotrze do mety. A co my teraz mamy? A teraz będziemy mieć takie, nie wiem, to są namioty platowe, czy jakieś takie ciekawe. 355! 355! 355 po raz pierwszy. 355 jest? Zapraszamy. Proste. Czy Nordic Walking można uprawiać na nawierzchniach asfaltowych? Można, oczywiście. Tutaj co prawda nie mamy asfaltu i bardzo dobrze, ale wiele osób także uczęszcza w różnych rajdach także na drogach asfaltowych. A teraz idziemy w dół, bo drugi namiotnik trafi do osoby z numerem 208. 208! 208 jest? Jest! Zapraszamy! Dobra. Tutaj mam przygotowane takie pytanko. Czy w kingach Nordic Walking można wymieniać końcówki? Poradzisz sobie? Tak. No oczywiście, końcówki są wymienne. Tutaj takie wymyśliłem, trudne pytanie. Ale wiedziałem, bo kolega wsiadł, wiedziałem, że sobie poradzi. Trzysta dziewięćdziesiąt! Tutaj chyba mikrofon psuje. 390. Proszę bardzo, także trudne pytanie. A może coś teraz z okazji rozpoczynających się mistrzostw Europy poradzisz sobie. Czy reprezentacja Polski zagra w, rozpoczętych wczoraj mistrzostwach Europy w piłce nożnej? Gra Polska? Gra! No, oczywiście i zapraszam między innymi wszystkich uczestników naszej strefy kibica na rynku. Także, kto ma ochotę obejrzeć mecz, także zapraszam do strefy kibica. Wszystkie mecze transmitowane na rynku. Co tu jeszcze mamy? A, to teraz mamy tarce elektroniczne. Dobra. Tarce elektroniczne, 147 numer startowy. Jest. Jest? Jest. Tak jest. Zapraszamy panią. I pytanie brzmi, jak można zgłosić się, zapisać do naszych zawodów? Tak jest, elektronicznie. Można też, uznałbym taką odpowiedź, że na miejscu zawodów, bo jest stanowisko na nowo zgłoszone. Ale pani była elektronicznie zapisana, bo tak widocznie jest tutaj odpowiedź uznana. I co nam zostało? Uwaga, 3 razy kijki do Nordic Walking. Pierwsze z nich trafią do osoby o numerze 273. 273. Zapraszamy. Trudne pytanie. Czy wysokość kików do Nordic Walking można regulować? Pewnie, że można. Zapraszamy po odbiór właśnie kików. I jeszcze 2 razy kijki nam zostały. 144. 144. Jest? Dobra. I pytanie.
Czy jest w regulaminie przygotowana nagroda dla najmłodszej uczestniczki? Pewnie, że jest. Wręczaliśmy ją na początku. Zapraszam po odbiór nagrody. I uwaga, ostatnia sztuka kilku do Nordic Walking trafi do pani bądź pana o numerze startowym 344. 344. Takie pytanie na koniec. Kto jest organizatorem dzisiejszej imprezy? Można wymienić jednego. Urząd Miasta Jaworzna, pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Jaworzna są dzisiejsze zawody. Drugi regionalny międzypokoleniowy rajd Nordic Walking w Jaworznie, tutaj w Gaussferze, zakończony.